Siemanko, siemanko. Jako, że pod ostatnimi filmami z McDonalda zostawiacie dużo opeczek w górę oraz te filmy mają dużo wyświetleń, postanowiłem przedostawać dla Was kolejną rzecz z McDonalda, a mianowicie kurczak burgery. Są to takie kanapki podobne do hamburgerów, tylko że tam złotóweczkę droższe. Zobaczymy, czy opłaci się dopłacić tą złotówkę do kurczak burgera, czy będzie lepszy. Porównamy sobie ze zwykłym hamburgerem. No i co? Odpakujmy sobie na zestaw. Dobrze, moi drodzy, do zestawu dostałem jeszcze taką gratis kolę sherry. Zobaczymy sobie, jak ona smakuje również. Oto nasz zestaw. Tutaj będą dwa kurczak burgery oraz hamburger, serwetki. Normalny hamburger, standardowy i nasze kurczak burgery. Tutaj nic więcej nie ma, pusto. Dobra, odpakujmy je sobie. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Widzimy, nie jest sałata. O, tak się prezentuje nasz kurczak burger. Jest chyba nawet identyczna bułka jak w hamburgerze. Zaraz sprawdzimy. Tutaj mamy standardowego hamburgera. Tak jest, ta sama bułka. Na wielkość możecie sobie porównać. Ja zaraz Wam pokażę na wielkość. O. No troszeczkę większe mięso jest w tym kurczak burgerze. A poza tym zobaczymy, czym się różni. Kurczak burgerze jest, to jest sałata lodowa, ketchup i właśnie to mięso, a w standardowym hamburgerze jest, jak już kiedyś pokazywałem, mięso wołowe, cebulka i ogórek i musztarda jeszcze. No, zamiast tej cebulki jest po prostu sałata lodowa w tym i po prostu inne mięso. Dobra, otwórzmy sobie najpierw kolę. Dobra. No i co, zabieramy się do testu. Dobrze, moi drodzy, pierwszy gryz naszego kurczak burgera. Chrupiąca panierka jest, to jest na plus. Fajnie jest, chrupkie takie. Troszeczkę jest za suchy. Dodałbym tutaj więcej sosu. Ta sałata jest słabo wyczuwalna. Najwięcej właśnie wyczuwalne jest to mięso. O, teraz jest bardziej ten sos wyczuwalny. Fajny, fajny. Porównam to sobie teraz do hamburgera. I zobaczymy, który mi bardziej posmakuje. Powiem Wam, że porównywalne są. Tu jest troszeczkę więcej sosu, bo jest tutaj musztarda i ketchup. A tu jest sam ketchup. Za to w tym mi bardziej smakuje ta właśnie chrupka panierka. Tam kurczak burgerowy chyba jeden punkcik wyżej bym dał jednak. Jeszcze spróbujemy tej coli wiśniowej. Nie, mi nie smakuje ona. Dla mnie beznadzieja, 3 na 10 takie. W ogóle nie wiem, wolałbym zwykłą kolę normalną niż taką smakową, wiśniową na przykład. Dla mnie to bez sensu. Także nie, coli nie polecam, jednak lepsza jest taka standardowa. A tej kanapce jak za 4,50. Fajna, chrupka taka panierka.
Tej sałaty jest troszkę mało. Ale ten za 4,50 myślę, że się opłaca. Także moja ocena to będzie taka 7 na 10. Mini ten kurczak burger smakuje naprawdę. Cola to będzie 3 na 10. A hamburger to tak oczko niżej, czyli 6 na 10. No, więc tyle. Jeśli się Wam podobają takie testy McDonalda, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo już niedługo 2000 widzów, także kto jeszcze nie ogląda, niech subskrybuje. I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.